Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Mafii. Właśnie mamy ekran wczytywania i zaczynamy, kontynuujemy naszą przygodę. Dzień jak codzień, 1930. Okej. Okay. Dobra, z tego co nasz bohater mówi, to trochę nudno. Trzewno cię czeka. Dobra, idziemy na rozmówkę z szefem. Okej. Okay. Zobaczymy, co będzie miał dla nas do roboty nasz szefu. Ale zobaczcie, wdzianko żeśmy zmienili, nie? Teraz też wyglądamy jak taki rekrutant gangster. That's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. Mm-hmm. So Lamorella stooped to breaking legs. We're better than that. But the bills still do, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. I co, idziemy zbierać haracze? Za ochronę. Oh, Vinny said to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Mm-hmm. Just wants to tell you some bullshit story about some guy whacked 20. Dobra, musimy się jeszcze z Vincenzem spotkać. Vincenzo to by ten od broni chyba, co nie? No tak kojarzę po tym domku. Po imieniu to za bardzo nie kojarzę, ale na to wygląda. Nie ma. O kurde! Pierwszy rewolwer dostajemy! Wow! No nieźle. Vincenzo, dobry ziomek. Zbrojmistrz. Right. They don't count. Pointed at the target over there. Not a good posture, real mean. Now, click, click, bang. Brain all up the walls. Okay? Now show me a reload. Ładuję? Tutaj miałem... A, tu jest amunicja, okej. Okay. Szybko i sprawnie przeładowanie. Stick it in your belt. Good to go. And when shooting starts, get behind some and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey, the Frank and the boss, Vincenzo. To you. It's Vinny. Vinny. Alright, Vinny. Dobra. Vincenzo nas polubił. Nawet kazał do siebie mówić Vinny. Spoko. H się wyciąga broń. A nie, H się chowa broń. Dobra. Tu chyba nie jestem w stanie jej wyciągnąć póki co. Ale myślałem, że sobie postrzelamy do tej tarczy, a to jednak nic z tego. O kurde, ale odpucowana bryka. Elbow goes through, reach inside, easy. And in the afternoon to fix the window back up. Watch. And learn. You're a regular magician, Ralphie. Wytrych jakiś? Okej. Okay. To Tommy? Myślę, że... A myślałem, że będzie jak się mniej gierka, a tu się okazuje, że wszystko z automatu się robi. No dobra. Wsiadajcie, ziomki, jedziemy. Ale taką furą to możemy jechać, kurde. First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. Myślałem, że już nie odpali, nie? Seems so. That's too bad. Ledwo odpaliła, ale w końcu odpaliła. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, jakby będziemy wymuszać te haracze, nie? Trzeba udowadnić, że potrzebują ochrony. Ale nie łamać od razu nóg. O kurde. Panie, jak pan jeździsz? Dobra, cyk w prawo.
spokojnie, spokojnie, no. Oj. Ja czy jestem w stanie przyjechać obok. Nie obijając się o nic. Nie, na chillku. Dobra. Tego taksówkarza sobie wyprzedzimy. Też kiedyś robiłem na taksówce. Pełne uszanowanko. Aha, tu w prawo, dobra. To my tu mamy. Pierwszy lokal jakiś. Ciekawe, co to za lokal. Ops. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. Okay. Oh. Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Ha. Not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, no. Nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. I'll... Tommy will get it. You stay here where we can see you. Dobra, na zapleczu musimy się udać. I was worried I wouldn't have enough. Po force. A coś podejrzanie to wygląda. Teraz dostaniemy od kogoś w łeb pewnie. Where's the money? Ron, fetcha! Voci sukiate w sangue. It's on the table, brown envelope. Aha. Dobra, brązowa koperta. To panienka, to się do mnie. Jakoś niegrzecznie się do mnie zwraca. Dobra, czyli co miesiąc zbieramy te haracze, co nie? Do widzenia, widzimy się za miesiąc. Panie. Piekarni. Okej. Okay. O, całkiem proste zadanko. Ten nie stawiał oporu. Dał kasiorę, zadowolony. Wszystko jak na leży. Bratanek przejął sklep. Okej, okay, jedziemy teraz do jakiegoś sklepu starca. Wow. But it sounds like Eugene. Mm-hmm. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Czyli jedziemy do tego. Teraz jedziemy do jakiegoś Azjaty. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. Zobaczymy. Równie dobrze będzie miły, jak i tamten. Wow! Halo! Co on mi tak wyskoczył? Aha, dobra, to jest jeszcze dalej. Myślałem, że gdzieś tutaj ma wjechać. Kolizja w Chinatown. Aha. Policja już tu jedzie. Chyba tego chłopa, co żebym zahaczył jego, ale sami wyszedł pod koła, kurde. Musimy zgubić gwiazdkę. Nie mamy klin na ogonie. Spokojnie. To nawet, czy ta gwiazdka po czasie mi zniknie? Miejmy nadzieję. A, już znika. Dobra, kozacy. Dobra, jesteśmy. Starce na Chinatown. To tutaj, ta jest. Dobra. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. Sam pójdzie? Mm-mm. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. She gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Mhm. Samotny wilk, Pauli. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on his tailor over in Holbrook. Guy ended up. Co tam się dzieje, ty? Pauli, spokojnie. Zdemoluje mu cały lokal. Kto nam będzie płacił za kolejny miesiąc?
Chłop, kurde, zamknij lokal i nic z tego nie będzie. Here he comes. He's a fast worker. Szybko pracuje. Rzeczywiście. I co to za krew? Aha, chyba tego. Next stop's Bill at the motel. Dobra. Teraz do Billa jakiegoś. Okej. He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Paul jest dobry, Paul jest dobry. Kurde, ten. Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah. Seems like it's not too hard. Gangus Pauli. Kinda not hard. I don't know. Ale zapierdziała ta czura, ty. Kurde. Nie graj do łajka. To jest. No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Spokojnie. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I could smell the crap in your pants from here. No, nah, you didn't get me. Teraz prawie narobiłem w kasie. Was się w ogóle przestraszyłem. Kurde. Kurde, gdzie wyjedziemy? Obczajcie, jakie fajne widoczki, jakieś... jakaś ta wysepka. Yeah, but out here it's połączona, nie? Fajnie, fajnie. Zieleniny dużo. Kurde, ciężko się skupić na drodze i czytać napisy, naprawdę. Przynajmniej dla mnie. Boję się, że zaraz coś wypierdzielę, nie? Just recently the motel's had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far. No, to tu będzie musieli zakręcić. Jeszcze na mapę trzeba się patrzeć. Okej. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Barolo? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Dobra, przestali gadać, można się skupić na drodze. Nie. Bardziej mi chyba pasują takie klimaciki właśnie wiejskie, niżeli takie miasto. It's always knee deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. But happy to oblige. No, ja tu mogę jeździć, nie ma problemu. Okay, there it is. Finally. Kurde, wygląda. Wow. Na taką kartę, co nie? Make. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Znowu okay. Mnie zostawiacie. No nie. A może nie? Nie kazali czekać, to czeka. Na szlugarka. No smoking. O kurde. Wow. Tommy, I took one. Jesus Christ, Polly. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capisce? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. O kurde. They're trying to beat information out of him. I gotta get you to a doctor. I can wait. Get Sam out of there. Ta, trzeba uratować Sama, dobrze mówi. Okay, just hang on. Jakaś inna mafia tutaj. Chyba. Za ochronę robi. A nie możemy Sama zostawić, co nie? Chodzimy tam. Halo. Zamknięte. No, można było się tego spodziewać. Ale przecież mam wytrych. Może nas tylko daje nam możliwość otwierania tylko samochodów, co nie? I żeby się skradać?
mogłem to chyba po cichu załatwić. Ale dobra. Gdzie tu wejść? Te drzwi wyglądają na całkowicie zamknięte. Gdzie on jest? Może oknem? To jednak jest motel, nie karczma. Dobra, otwierać to. Nie wejdę tędy. A jakby tak... Wow. Oknem też nie da rady. Dobra, chyba po tym drewienku trzeba, wiecie? A, no to wygląda. Ops. Okej. To ja zebrałem. Wow. Wow. Ale go załatwiłem. Kurde. Sam, gdzie jesteś? Nie ma go tu. Okej. O kurde. Jaki mocny. Okej. Tutaj sam? Nie. Mogę ich jakoś przeszukać na przykład? Czy coś mają? Podnieść ciało. Nie. Ukrywać ciał nie musimy raczej. Każdy o nas wie. No dobra. O kurde, jaki krokodyl. Halo sam. Na dole go przetrzymują. Kurczę, byki. Dobra, musimy ich wszystkich załatwić. Na to wygląda. Nie ma problemu. Kiedy trzeba strzelać? Aha, lewy kontrol za zasłoną. Właśnie klikałem G, myślałem, że pod G. A pod G bije. Dobra. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Tutaj może się ukrywać Harry Potter. A jednak go nie ma. Aha, to jest wyjściowe drzwi. Dobra. Roberto Glotti. Zaufanie Lost Heaven, właściciel stoczni i innych przedsiębiorstw. Człowiek, który zatrudnia tysiąca. Przyjaciel miasta, oddany ojciec i mąż. To jest jakaś ulotka wyborcza, to nas nie interesuje. O ty kurna! Frajerze! Nauczcie się strzelać pierw, wiecie? A nie z to mi zadzieracie. O kurde, ała! Ej, mało życia. Dawaj. Apteczka, apteczka. Dawaj tą apteczkę. No. Jednak nie jest taki łatwy ten poziom. Jak wyglądało nasz pierwszy rzut oka. No ja. Halo. Gdzie jesteś ty, małpiszonie? Dobra. Nowy hel. O kurde. Dawaj, 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 Tommy. No, wychylaj. Dobra. Putasiarzu jeden. Tutaj? Tutaj czysto. Okej. Okay. Ja tu mogę przejść w ogóle z tego korytarzu. Chyba by było bardziej taktycznie. Ale okej. Okay. Chodzimy. Tu już będzie. Tam. Kurde, każdy granny. Teraz to Tommy sobie zasłuży na jakiś awansik w rodzinie. O kurna. Spugnik, oj. Ale dostał. Dawaj forsy, frajerze. He's okay. Inside. Let's go get the money! Będziemy go gonić? No dobra. My. Mogę strzelać z samochodu? Chyba nie.
A mogę! Dobra! Już po tym gościu. Dawaj, pełny gaz, panie. Gorzej jak pały przyjadą. Oni na dwa samochody jadą, czy mi się wydaje? Tak, z tego... tego czarnego też napierdzielają tutaj. Ała! Jak ja mam... pierdziela! Kolejni! Halo! Kurde, jak ja mam trafiać? O, w pizdu! Wow! Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Dawaj, 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 rura, rura! O cholera, ale mi teraz podziurabili furę! Już doganiam, już doganiam! Nie, 4-3! Halo! Widziałem go! Kurde, bo się wpierdzieliłem w te samochody niepotrzebnie. Znaczy wiadomo, niechcący, ale kto by się spodziewał. Teraz już będę wiedział, że lewej strony się lepiej trzymać. W tamtej okolicy, dobra, kontynuuj. Czy zaczniemy od tego? Co? Całkowicie od nowa misję musimy. O, cholipka. Dobra, to ja wam zrobię cięcie chyba i ten. I od tamtego momentu ja wam odtworzę. No, tak zrobimy. Także widzimy się po cięciu. Dobra, witam was po krótkiej przerwie. Udało mi się dojść do tego momentu. Gonitwy za chłopem, co uciekł z kasiorką. Także bierzemy się za niego. No, a teraz musimy pamiętać, że się trzymać lewej strony. Szkoda, że w ogóle nie ma takich checkpointów, że wiecie, że od tego momentu na przykład byśmy zaczęli gonitwę, bo naprawdę, jak się coś spierdzieli, no to trzeba od początku wszystko ogarniać. Trochę to takie ciężkie. Dobra, chyba trochę dostał. Klak, 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 klak. Ale nie wiem, czy w ogóle da się ich zestrzelić, bo ja tak strzelam, strzelam. Jak paradoksalnie, to nic im się chyba nie dzieje. Nic z tym nie robią za bardzo. Ale nic, będę strzelać. Może coś... coś się uda zdziałać. Kurna. Chyba, że oni mnie prędzej zestrzelą. Ja pierdzielę. O, żebym zapierdzielił, ale okej, jest dobrze. Smutne jest to, że ma bardzo mało życia. Miejmy nadzieję, że już tu nie będzie żadnych strzelanin. Ale nic, ani nic takiego ryzykownego. Naprawdę, niewiele mi życia zostało. Klas, klas. Dawaj Tommy, zestrzel go. My, my. Kurde, gdzie on? Wow. Myślałem, że się wypierdzielę tam. Dawaj to mino. Dawaj. No chyba nie jesteśmy w stanie go zestrzelić, wiecie? Musimy po prostu go gonić, tak mi się wydaje. A no nie wiem. Będziemy gonić i strzelać się. Ranować się w... dobra. Wow! Kurna! Dawaj, dawaj Tommy! Dawaj, jedziemy, jedziemy. Dobra, chyba koniec gubimy. Ja pierdzielę. Ciężka ta misja, powiem wam. Dawaj, teraz. Zaradujemy się w niego. Wow. Wow. Kurna. Ale nie w motor. O cholera. Ja pierdut. Dawaj Tommy, no. Jedziemy do miasta, zaraz przypał będzie.
Już byś sobie odpuścili te pieniądze, nie? Stój! Dobra, chyba udało się go zastrzelić, wiecie? I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. Okej. Okay. Udało się na szczęście, ale ciężko było. Dzień jak co dzień. No, nieźle. So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. And lording over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy. He scared into looking the other way. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah. That's the guy. Jakiś bokser? Jego nie poznaliśmy. Ciekawe kto to będzie, coś czuję, że to będzie ostry zawodnik mafijny. Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! On jest bokserem? A no, w sumie duży chłop. Jesus, Mary, Joseph, Don Morello, I didn't know it was Don Morello. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I got... Jemu pierdzieli? O kurde. Ten jaki... Ja jem je. Grubo. Wow. Someone spun you a tail, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Don't square. Well, maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Well, maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But, I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Okej, okay, czyli teraz będzie po paru lat kontynuacja naszej postaci, czyli już jesteśmy parę lat w tej organizacji i teraz będzie kontynuacja, co nie? Dwa lata bodajże, Tommy, wtedy 1930. Thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money.
few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to Gougejobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just ours. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Merle's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, take it to one of our mechanics and make a few adjustments to the car back. Should be no problem, boss. Podwędzić musimy samochód tego dobrego. No po prostu taki super samochód dla naszych ludzi. Ale dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Także dziękuję za obecność. Bardzo miło się grało i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Na razie.